A cóż to za piękny rysunek my tu mamy? Aga, ktoś chyba z nami jest. No tak, miałyśmy rozmawiać. Cześć, witajcie ponownie w naszym biurze. Ja jestem Kara. Ja Agnieszka. No i dzisiaj w związku z tym, że ostatni film z udziałem naszego gościa, czyli Agi, wypadł bardzo dobrze, było pod nim bardzo dużo pozytywnych komentarzy, było sporo łapek w górę, było sporo wyświetleń, także no przyniósł on też całkiem dużo subskrypcji, także dzisiaj znowu wracamy z podobnym tematem, znowu mamy dla Was film rysunkowy, tym razem będzie to zupełnie nowy obiekt. Powiedz, co to będzie? To będzie willa w Stuttgarcie zaprojektowana przez Richarda Meyera, fantastycznego, bardzo znanego architekta. Tym razem Aga wykorzystała w swoim szkicu dwie techniki, ponieważ rysunek odręczny później został obrobiony w komputerze. Na końcu filmu zobaczycie właśnie, jak wyglądają obrazki pokazujące już ten szkic przetworzony przez komputer. Tam wiele się nie zmienia, ale jest to taka technika łączona, która pozwala osiągać dosyć ciekawe efekty wizualne, pozwala w pewnym sensie uwypuklić taki szkic. Także to wszystko za chwilę będziecie mogli zobaczyć. Ja chciałam Was przede wszystkim tym sposobem namówić do rysowania i do eksperymentowania i nie bać się rysować. Można posługiwać się właściwie wszystkim, co macie, co służy do pisania, co odrobinę pokazuje ten film i nie trzeba się tego bać. To jest rysunek bardzo swobodny, odręczny, niewystudiowany. Architekci na co dzień w rozmowach między sobą i w rozmowach z inwestorem posługują się właśnie takim rysunkiem i myślę, że będzie to interesujące, żeby odrobinę poznać naszą pracę codzienną, nie tylko tą komputerową, którą Karolina głównie pokazuje na kanale. Jest oczywiście ona fantastyczna. Bardzo dziękuję. No to co? Zapraszamy Was do oglądania i widzimy się za chwilę po filmie w podsumowaniu. Lecimy.
to witajcie z powrotem. Mamy wielką nadzieję, że film się Wam podobał. Jeżeli tak, to standardowo poprosimy Was o łapy w górę, subskrypcję i sympatyczne komentarze. Napiszcie jak zwykle coś miłego do naszego gościa. No i widzimy się w kolejnych nadchodzących filmach. No i nie wiem, co mam jeszcze Wam powiedzieć. To może ja. To ja bardzo proszę o lajki. A tak przede wszystkim to dziękuję za te poprzednie, bo kompletnie się nie spodziewałam, że będzie ich tak dużo. Naprawdę było ich masa i różne ciekawe dyskusje się rozwinęły. Prawie 1000 wyświetleń w ciągu kilku pierwszych dni. To jest jak na tak mały, początkujący kanał jak ten nasz, mój. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i w związku z tym się bardzo cieszymy. Kontynuujemy naszą przygodę z tą śmieszną zabawą, jaką jest robienie filmików na YouTubie. Myślałam, że mówisz o architekturze. No, to swoją drogą, to też musimy niestety kontynuować, albo stety, żeby jeść. O tym, co robimy tak naprawdę, to też Wam kiedyś nagramy filmik, powiemy Wam trochę, jak to wygląda. Ja mam zresztą jeszcze jeden zaległy filmik, którym zawsze gadam, a nic z tego nie wychodzi. Teraz w końcu mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Także widzimy się w nadchodzących filmach i trzymajcie się. A ja mam coraz większą nadzieję, że może będę tu częstszym gościem, ale tak to jest, zależy tak głównie jest, od tak jest. Bardzo chcemy, żeby ten kanał się rozwijał, chcemy, żeby tu było coraz więcej gości. Aga jest pierwszym gościem, który myślę, że będzie się coraz częściej pojawiał. Ja myślę też o tym, że ten kanał będzie się trochę rozwijał, będzie trochę więcej filmów o zróżnicowanej tematyce, ale cały czas krążącej wokół architektury, sztuki, sztuk wizualnych różnego rodzaju, nie tylko animacji, wizualizacji 3D, ale właśnie także rysunku i jeszcze paru innych rzeczy, które gdzieś tam z tyłu głowy mam. No i co? Prawdopodobnie ten film oglądacie w piątek, chociaż nie wiem, czy do Was dotrze w piątek. My go nagrywamy w czwartek, także już właściwie czujemy weekend, jesteśmy po pracy. Dalej w biurze, ale już atmosfera jest bardzo rozluźniona. W związku z chwilą otwieramy flaszkę. Nie, żartuję. Ja nie. To jest oczywiście film... To jest film dla widzów powyżej 18 roku życia, także... Wiecie, nie? No dobra. Studenci przyszli, przygotowują się trochę wcześniej. No tak, sorry. No dobra, tego nie było. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć i czołem. Cześć. Na razie, pa. Pa.